Witaj nowa szkoło, mosty zamiast murów razem raźniej po raz drugi. Integracja społeczności szkolnej to pomysł, który zrodził się wraz z reformą oświaty likwidującą gimnazja. W tym roku impreza odbyła się po raz kolejny. Łączenie społeczności szkolnej odbywa się w plenerowych warunkach centrum piknikowego, ale też poprzez zajęcia z psychologiem w poszczególnych placówkach. Przeprowadzono warsztaty i zajęcia integracyjne. Młodzież brała udział w warsztatach z trenerem rozwoju osobistego, przygotowywała spektakle, uczyła się, jak sobie radzić z problemami wieku dojrzewania. Spotkanie w ramach imprezy Mosty zamiast murów jest też miejscem, gdzie rozmawia się o polkowickiej oświacie. Kwota 45 milionów złotych, które co roku wydawane są na 5 polkowickich szkół, to niezwykle istotna pozycja w budżecie Polkowic, zważywszy, że subwencja oświatowa pochodząca z budżetu państwa to zaledwie 1/3 tej kwoty. Gmina Polkowice ze środków własnych wydaje co roku 27 milionów złotych na polkowickie szkoły, a kwota ta nie zawiera kosztów ani przedszkoli, ani żłobka, na które z budżetu państwa samorząd nie otrzymuje żadnych pieniędzy. 45 milionów kosztuje nas utrzymanie 5 szkół podstawowych. To jest mniej więcej koszt wszystkich wydatków, które są związane z wprowadzeniem szkół, wynagrodzeniami nauczycieli. Cały koszt. 45 milionów, gdzie około 18 milionów otrzymujemy z budżetu państwa, tak zwanej subwencji oświatowej, a pozostałą kwotę, około 27 milionów, musimy przeznaczyć z własnych dochodów. Tak było zawsze. Zawsze, każdego roku, od 20 wielu lat, bo jesteśmy jednym z pierwszych samorządów w Polsce, Polkowice jako jedne z pierwszych przejęły szkolnictwo podstawowe po reformie samorządów 20 kilka lat temu. I od tamtego czasu każdego roku dokładamy do utrzymania oświaty z punktu widzenia środków, które daje Skarb Państwa w ramach subwencji oświatowej. No ale dzięki temu mamy takie efekty. Wspaniała młodzież, świetne szkoły i mam nadzieję, że zadowolonych rodziców. O polkowickim modelu oświaty mówi Mariola Kośmider, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i przewodnicząca Komisji Rady do Spraw Reformy Oświaty w Polkowicach, wymieniając niektóre z korzyści, jakie otrzymują polkowiccy uczniowie za pieniądze gminne. Statystycznie na jednego ucznia szkoły podstawowej przypada aż 17,5 tysiąca dotacji z budżetu gminy Polkowice. Jest to ogromna kwota, która przeznaczana jest nie tylko na pensum dla nauczycieli i utrzymanie budynku, ale również na szereg działań, które realizowane są ponad tą podstawową ofertą edukacyjną. We wszystkich naszych szkołach dzieci są objęte zarówno opieką pielęgniarską, jak i opieką stomatologiczną. Dzieci mają bardzo dobry dostęp do tych form działań profilaktycznych. Dzieci nasze wyjeżdżają na szereg wycieczek, wyjeżdżają na zielone szkoły. Prowadzone są programy terapeutyczne, programy wsparcia psychicznego społeczności szkolnej, dedykowane i dzieciom, i rodzicom, i uczniom. Nasze dzieci korzystają z bardzo bogatej oferty zajęć, nie tylko szkolnych, pozaszkolnych, ale tych międzyszkolnych. To są zajęcia, których zadaniem jest nie tylko integracja wszystkich dzieci, które w tej nowym modelu oświaty czasami z różnych szkół znalazły się w jednym budynku, ale również możliwość szczególnego rozwoju dzieci uzdolnionych, utalentowanych w różnych obszarach. Na wysoki standard, jaki oferują polkowickie szkoły, składa się wiele działań. Od opieki medycznej, przez zajęcia na basenie, naukę języków obcych od najmłodszych klas, poprzez program Bezpieczna Szkoła, czyli opiekę strażników w drodze do szkoły i w samych placówkach. Najnowszym programem jest program Lekki Tornister, w ramach którego każda szkoła po konsultacji z rodzicami zakupiła dodatkowe komplety podręczników. Do tego nowoczesne pomoce dydaktyczne, opieka w czasie przerw w nauce, program Zielonych Szkół i wiele innych. To wszystko powoduje, że polkowickie szkoły stwarzają uczniom wyjątkowe warunki do nauki. Polkowicka szkoła to także innowacyjne programy edukacyjne. Każde dziecko to jak odcisk palca, jest inne. Myślenie każdego dziecka jest niekonwencjonalne, nietuzinkowe. I właśnie zgodnie z metodą Montessori dzieci mogą liczyć na indywidualny rozwój. Nauczyciele
już się przygotowują do utworzenia kolejnych grup. W tej pierwszej grupie montessoriańskiej w szkole podstawowej numer 3 jest 21 uczestników. Są to dzieci od 3 do 6 roku życia. Doskonałe miejsce na indywidualny rozwój. Jestem przekonana, że to będzie jak przez pączkowanie rozwijać się i tych grup będzie coraz więcej, nie tylko przedszkolnych, ale w którymś momencie powstanie pierwsza nasza montessoriańska szkoła. Kwota 45 milionów złotych to niebagatelna suma nawet dla polkowickiego budżetu, ale władze gminy konsekwentnie bronią polityki proedukacyjnej jako najlepszej inwestycji w przyszłość. To jest inwestowanie w nasze dzieci, w naszą młodzież, a więc w naszą przyszłość. Powtórzę, za ministrem finansów jesteśmy jedną z niewielu gmin w Polsce, gdzie na koniec poprzedniego roku nie mieliśmy ani grosza zadłużenia, ani złotówki zadłużenia. Zadłużenie w środku roku, dzisiaj dokładnie na poziomie 15 milionów złotych w stosunku do ponad 300, to są grosze. Porównam z budżet państwa, który ma 300 miliardów, ma zadłużenie 3 razy większe, czyli ponad 900 miliardów na pewno, prawda? Więc tutaj w oświatę trzeba inwestować. Budżet na szczęście jest w bardzo dobrej kondycji. No i cóż, cieszyć się, że nasze pociechy mogą z tego korzystać. Jedną z ostatnich inicjatyw w Polkowicach jest telefon zaufania. To na ten numer młodzi ludzie mogą dzwonić, gdy zderzą się z problemem, z którym nie potrafią sobie poradzić. I jak pokazuje doświadczenie kilku miesięcy, ten telefon jest potrzebny. Telefon działa od 1 czerwca, jesteśmy czynni od godziny 16 do 24 i rzeczywiście są takie dni, kiedy jest większy spokój, są takie dni, kiedy młodzież rzeczywiście wyzwania z różnymi problemami. Często, tak jak mi się udaje odbierać i trafiać, to jest to przemoc, czasami internetowa, że wypisują coś na siebie nawzajem, pytają się, jak takie problemy rozwiązać, czy przemoc dotycząca, agresja jakaś pomiędzy nimi w kontaktach. W czasie tego plenerowego spotkania nie zapomniano o profilaktyce. Dzisiaj mamy również ulotki związane z dopalaczami, z uzależnieniami od alkoholu, narkotykami. Rozdajemy to młodzieży, informujemy o tym, że mogą się kontaktować z nami na co dzień. Na scenie ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody młodym adeptom dziennikarstwa. W ubiegłym roku po spotkaniu powstała gazeta i także w tym roku młodzi ludzie, którzy zainteresowani są dziennikarstwem, mogli spróbować swoich sił. Warsztaty dziennikarskie składały się z 2 spotkań i z wywiadu z burmistrzem. Na pierwszym spotkaniu z panią Haliną Wyborską pani przedstawiała nam, jak generalnie wygląda praca dziennikarza, jak napisać, jak przygotować się do dobrego wywiadu. A na następnym spotkaniu już pisaliśmy sondy oraz artykuły. Z tych wszystkich zajęć, które ci się podobały najbardziej? Szczerze powiedziawszy, najbardziej podobały mi się spotkanie z burmistrzem, czyli właściwie nasze drugie spotkanie, oraz ten finalne spotkanie, gdzie korygowaliśmy, dostawaliśmy ogólnie takie porady, jak pisać, jak, żeby to jakkolwiek brzmiało, żeby, nie wiem, unikać powtórzeń, żeby ten cały tekst był przyjemny dla oka. I sam się wiele nauczyłem, bo mam strasznie wyzwyczaj stosowanie skrótów myślowych, czy pisanie w strasznie zapętlony sposób. No i mam nadzieję, że po tych warsztatach jednak minimalnie postaram się poprawić moje struktury zdania. A mi się najbardziej podobało właśnie to drugie spotkanie, gdzie już wszystko pisaliśmy, jeszcze przeprowadziliśmy wywiady z innymi wtedy, no to mi się najbardziej podobało. Ale aktywność polkowickiej młodzieży ma różne formy, tak jak różne są ich zainteresowania. Swój występ na scenie Centrum Piknikowego mieli także chórzyści z Cantabile. Tym razem w ich wykonaniu usłyszeliśmy repertuar popowy, bo też i atmosfera imprezy sprzyjała muzyce lekkiej. Na konkursach jest bardziej stresująco, ponieważ tam o coś walczymy. Walczymy o jakieś miejsce, chcemy zdobyć, być najlepsi i popełnić jak najmniej błędów, a wiadomo, że taka publiczność, że tak powiem, przypadkowa na jakichś takich koncertach właśnie miejskich jest bardziej wyrozumiała. A nie boicie się opinii kolegów? Nie. Repertuar też inny niż na konkursach, tak? Tak. Na konkursach śpiewamy takie bardziej pasyjne, a tutaj były takie piosenki po prostu. Które przyjemniej? A zależy, jaka piosenka i ile pracy w nią trzeba włożyć, bo czasami jeśli jedną tak jakby śpiewamy cały czas, żeby ją wyćwiczyć, to potem, że tak powiem, zbrzydnie nam troszeczkę. Na łuku wokół widowni ustawione były namioty, w których można było aktywnie spędzić czas. To także niewielki fragment oferty dla młodych ludzi, jaki proponuje polkowicka szkoła. Zajęcia pozalekcyjne to jedno, ale polkowicka młodzież potrafi się dobrem dzielić. Dobrem, które jest w nich samych, bo taką możliwość daje wolontariat. Będę pomagał starszym osobom lub będę
mniejsze dzieci uczył, pomagał im w nauce, w lekcjach odrabiania. Jakoś zawsze o tym marzyłem, żeby tak coś takiego zrobić i moje marzenie się spełniło właśnie. Ten dzień był dla nich wyjątkowy z różnych względów. Także dlatego, że nie było lekcji i był czas na leżakowanie i rozmowę. No piknikowo dzisiaj, tak? Przyjemnie? Tak. No. Ale co najprzyjemniejszego? Subway. A koncert Kwiatkowskiego? Jeszcze nie widziałem. No, dopiero będzie, nie? No, myślę, że się fajnie zapowiada. Oczekiwanie na koncert było wspólnym mianownikiem dla wielu tego dnia. Najwierniejsi fani dużo wcześniej ustawili się pod sceną przy samych barierkach, tak więc, gdy popłynęły pierwsze takty muzyki, pisk radości wyrwał się z wielu gardeł, bo trzeba przyznać, że Dawid Kwiatkowski ma wielu fanów także tu, w Polkowicach, co było widać i słychać. Koncert był strawą dla ducha, ale nie zapomniano i o ciele, bo wiadomo, że kilka godzin na świeżym powietrzu potrafi zaostrzyć apetyt. Kanapki znikały, miejmy nadzieję, że i jabłka z pudełek zniknęły. Słoneczny wrześniowy dzień był z pewnością udany dla wszystkich jego uczestników.